z Polski, z Katowic, z Pyrzowic do Niemiec, a następnie do Frankfurtu, a następnie do Argentyny, do Buenos Aires, następnie do Ushuaia, a później statkiem, lodołamaczem przez cieśninę Drake'a, mam nadzieję, że nie będzie bujać, na Antarktydę. Na razie. Jesteśmy przed wyprawą na Antarktydę, przygotowujemy się. Gienek po prostu już musi się skropać po głowie, żeby wszystko się pomieścić. Sprzęt już spakowany. Dorota ma fajnie, bo ona ma małe wszystko i ma mały jakiet. Ja mam znowu taki duży jakiet i mam małe automaty. O, lusterka nawet bierzemy, żeby... A po co ci tyle lusterek? Ponieważ jadę z kobietą i ona musi się przeglądać pod wodą, a zresztą ja też muszę ładnie wyglądać, bo mnie tam wszyscy... Dasz uczestnikom może? Znają. Teraz skafander taki duży. Dobrze, że chociaż mam takie małe płetwy, to jest jeden plus, bo Dorota ma większe płetwy. Ale ocieplacze, buty, rękawice, klapki. A to nie widać? Nic nie widać. Czemu? To wyłącz. Mów, genio. Ale to przecież musi być widać. No jak nie ten? Klapeczki. No to co? No nic, ja to powoli upycham. No to powodzenia. I lornetkę mamy, żeby oglądać zwierzaki. A nie dajemy ją do bagażu podręcznego na Ushuaia na przykład, jak będziemy... O, na Ushuaia, masz rację. Jest to bardzo potrzebne. No to co? No to chwila prawdy. Ja zaczynam to pakować, ale nie powiem, czy się spakuje. Dopiero po jakimś czasie. Do widzenia. Bo już mi jest ciepło z tego pakowania. Bye, bye. Czy już dostałeś siwych włosów? Nie. Bo ja tutaj sobie teraz pasuje mi to wszystko. Ja już jestem prawie spakowana, jeszcze tylko płetwy. No to powodzenia. No to my jesteśmy spakowani, ja jadę tylko z tym, co mam na plecach. Na Antarktydę? No. Ops, jaki fajny samochód wyczyszczony. No to komu w drogę, temu czas. Tutaj mamy wszystko spakowane. Spakowaliśmy się 3 dni na Antarktydę i myślę, że nic żeśmy nie zapomnieli, ale to się okaże na miejscu. Teraz startujemy do Katowic, do Pyrzowic, bo mamy o godzinie 18:55 odlot do Frankfurtu. To na razie, to do zobaczenia. Lotnisko do Pyrzowic, ale najpierw jeszcze na parking. O, Pyrzowice! Słoneczko. Tu można? Masz.
Przyjechaliśmy tym tutaj samochodzikiem, start parking i idziemy szukać naszych kolegów, prawda? Tak, kolegów naszych... I koleżankę, która ich odprowadza. No to co? No to idziemy. Ruszamy przygodę. No dobra, już się wszyscy spotkaliśmy. Jest Kazik, Krzysiek, Gienio, Mariola, Martynka, Agunia. I Agunia. Bardzo i ja. Ja i ty i my. No, i jeszcze raz. Dawaj. W Tokio jest podobno bardzo fajnie. Tam byśmy byli po 4 czy tam powiedzmy. Our aircraft is equipped with 6 emergency exits. They are marked with the word exit. In case of an emergency, the floor lighting system will direct you to these exits. Sollte der Druck in der Kabine sinken. Tam jest Dorota. Idzie Dorota, która się ze wszystkimi bije, jest taka po prostu mądra, bo nie umie po prostu zrobić podstawowych czynności. I co teraz chcesz powiedzieć? Ja nie mam czegoś, zapomniałam czego? Wziąć czegoś. Jeszcze czegoś zapomniałeś? Nie, ja nie wzięłam ze samolotu kamery. Aha, że nie wzięłaś z samolotu kamery. No to fajnie mamy, tej podwodnej. Tak. To fajnie, będziemy sobie kręcić teraz. Wiemy. Czym? No, ale to ja bym się wróciła. No to jasne, że się wróci. Jest jedno... Właśnie dostaliśmy super prezenty. Ale miały być czerwone. Białe. Fajne. Oczywiście, bo mi czerwone zawsze. Bardzo gustownie wyglądacie. Tak? Znaczy szczególnie Krzysiu. Co błyszczysz? Co błyszczysz? Nie rób, niech się domyśli. Wyższa szkoła jazdy. Też, bo to jest wielo... I... Ale nie majteczki już. To już za kąpielówki nie da. To nie są kąpielówki, to jest opaska. Kreatywność sprawdzimy. Na pewno to jest ściągacz. I na pewno to jest czapeczka. Egzamin zdany. No kurczę. Zobaczcie, wiedział, którą stroną. No, genialnie, nawet wiedziałeś. Taka saberika. Ta-dam! Tu też. Polish, Rosjan. Polan. A ty do góry nogami. Oj, przepraszam. O, jaki masz piękny. To jest etui, ty. A w środku... Serdecznie. Jestem bardzo pod wrażeniem naszej wyprawy. Mi się wydaje, że wszyscy są też pod wrażeniem. Mamy bardzo dużo miejsca, Genek. Jesteś zadowolony? Bardzo zadowolony. Nie dawaj sobie na nogi na ten. Moje długie nogi nie umieją dojść do samego końca, że prawdopodobnie będę leżał tutaj albo i spał. Super. Asistente de la Asociación de Asistencia de la Asociación 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 de la
En First Class el chaleco salvavidas se encuentra debajo del apoyabrazos. En Business Class y en Economy Class el chaleco salvavidas también se halla debajo del apoyabrazos. Takim lecimy samolotem Boeing 747. Z takim garbem lecimy. Z Frankfurtu, gdzie przylecieliśmy z Katowic. A tutaj z Frankfurtu lecimy do Argentyny. Do Buenos Aires. To największy samolot na świecie, A380. Dałaś panu? Muchas gracias, to znaczy dziękuję. Dałaś panu? Tak. Fajnie. Cieszył się. Chcesz coś słodkiego? Tym samolotem
całej okazałości samolot, którym przylecieliśmy. 747, Boeing 747. Jednak włożysz mój ten plecak, bo mój się nie chce zmieścić. Moje. A co ze mną gadasz? Pomóż mi. No. Dobra, zostaw to, bo się wszystko zmieszczy. Właśnie tam. Ale poczekaj. Nie zmieści się. Tam pod schodem są dokumenty, Jenek. Tutaj. Dobra, tak tutaj. Zaraz ci zrobię. Zaraz będzie pierwszego. To zrobię zdjęcie. Ja na ten lepszy, mam lepszą.
więcej podejść, tak. Czyli tu trzeba wcześniej wysyłać konika, co weźmie to, my weźmiemy tak, do sklepu i możemy podejść. Ale do nie możesz z tym wyjść, nie musisz tutaj. No to jest też przyjdzie po prostu. Ty, ja bym się tutaj mógł nawet ustawić, ci pokaż powiem. Jeszcze raz tą minę, proszę. Ja... Co ty ci się tak nie no da? Dawaj, no. Jak ci się podoba ten system? Trzeba go wdrożyć w Polsce. Ja bym się tutaj mógł ustawić. Ja wiem, po co to jest. Kasia, ja się dzwonić, tak czasami jak w restauracjach nie zdają. Kasia, dzwonić, jak jest gotowo. Kasia, ja bym się tutaj mógł ustawić nawet. Ja bym takich sobie przychodził, 10 bym zabierał. Włączałbym to, stałbym tam. I ty byś wchodziła, proszę bardzo. Na przykład 100 peso. 100 peso, 100 peso. Za minutę taką kasę. Nasi by zaraz. Tak, ja wam też powiem. Ja wiem, dlaczego oni tak to zrobili. Bo tak. A to nasz pokoik w Ushuaia. Widok, zobaczymy, jak to mamy. To jest nasz pokój. A, to jest moja Dorotka. W łazience. To jest nasz pokoik. Przyjechaliśmy po podróży samolotowej od godziny 7 wieczorem w piątek do 7 wieczorem w sobotę, czyli 24 godziny. Tutaj mamy już wszystko poukładane na dzisiejszą wyprawę. Po 19, jak żeśmy przyjechali tutaj do Ushuaia, do tej miejscowości, o, zakwaterowaliśmy się w hotelu i przespaliśmy noc. Byliśmy w sklepie jeszcze. Teraz o 7 śniadanie i po śniadaniu w drogę. Kurde, tak dodaje. Mam nie chuj, ja on mi nie daje. Już 8 miesiące. A ty masz, Krzysiu? Lumix. No. Dzinieczku, puścisz mnie? Słyszysz, Kasia, powiem ci tylko, żeby nie słyszeli, a nie nagrywaj. Dlaczego? Dlaczego? Przed żoną się nic nie ukryje, słuchaj. Ale to wiesz, później jeszcze gdzieś to puści w internecie i tak. No ja nie mam Kasia, Facebooka. Kasia, skończyłaś 18 lat. Jak będziesz chciała puścić się, to się sama puścisz. Bo nie mów mi, Gienek, puścisz mnie. Przecież jesteś, wiesz. Trzymać czegoś, nie? Dzień dobry. Dobre, jak się spało? Obecnym, nieobecnym, bardzo dobrze się spało. Aż za dobrze. Nie, bo to troszeczkę mnie to pomyliło. Ale najważniejsze... To Jarek za nim. A ja wiesz, zastanowiony... Nie, po prostu wróciłem, wykąpałem się, poszedłem tutaj na zakupy i wróciłem, bo musiałem spróbować do... Że tak nie wiem? No wiesz, zobacz sobie teraz za chwilę. Zobacz, jakie ma. Moja żona cię obserwowała stamtąd. No, znowu się spotykamy. Jesteśmy już po śniadaniu, po przespanej nocy, po podróży. Długo żeśmy podróżowali, ale teraz, po tym śniadaniu, mamy wynagrodzenie, jedziemy zwiedzać Narodowy Park. Nie wiem, jak się nazywa. Ale jest Narodowym Parkiem. Jest Narodowym Parkiem. Przyrodniczy oczywiście. Będziemy krajobrazy oglądać. Ciao. And we're gonna see it better when we get closer to the park. That's the Beagle Channel. Czyli po lewej ta woda w zatoce spokojnie to jest kanał Beagle. That house over there, that's a typical house from here in Ushuaia. Ten domek po lewej z czerwonym dachem, co minęliśmy, to taki typowy
Ushuaiski domain. With all the old houses like those ones, what they do, the government, when they want to build new ones, they move the old ones to protect them, so they don't destroy them. Aha, czyli oni tutaj nie niszczą domów. Jeżeli dom jest stary, chcą w jego miejsce wybudować nowy, to tamten przenoszą, ale nie niszczą i budują nowy dom. That's the airport, and that's the old airport too. I'm gonna have them with me all day, so don't worry, you can take better pictures. It's just for you to have an idea of where we're heading. So we're gonna go all the way down to La Batalla Bay, okay? Because we're gonna avoid the groups, the people. So we're gonna avoid group turystów i jedziemy do La Bata Bay? La Batalla. La Batalla Bay. Yeah. And this is the big old channel, okay? So you can see that it's divided as well, okay? We have the island divided. I'm going to show you the other map. Okay. Bahia. Jesteśmy w pierwszym przystanku, takim stop overem, gdzie jest kolej, która woziła skazanców do pracy w lesie. Wywozili drzewo z lasu i oczywiście sprzedawali. Te oczywiście pociągi i linie kolejowe nie są oryginalne. Zrobić ci zdjęcie? Co oni tam robią? Wody dolewają. Dworzec kolejowy. Ale powiem wam, jakby przyjechali do Tarnowskich Gór, gdzie jest parowozownia, to są jeszcze lepsze. That it's not gonna let all the little branches and
leaves from the trees and everything that it falls on the water Torfowiska. To decompose. Normally Torfowiska. They decompose like a normal plant, but we have really low temperatures and this moss gives acidity to the water. Nie wiem, że nie wolno. Even in Bolivia and in Peru they do not do that as well. You can transfer. Tak. Those canoes, yeah, there was a good there, but those canoes, they're for another kind of excursion, that they do it the whole day. So those canoes, they can only use them here in the national park. They cannot take it outside. And how much time can you take? Those ones, it is from 8 a.m. until 4 or 5 p.m., yeah, the whole day. Island of Tierra del Fuego, okay? That's the Magellan. And we are here. Mm-hmm. This is the whole area of the national park. Okay, all this part here. Te zielone to są teren parku narodowego. If we want to go to the continent, we need to take national route number 3. That is going to take us up the island. And then we need to cross to Chile to be able to cross to Argentina. Czyli jeżeli chcemy się na kontynent dostać z Wyspy Grande, to musimy pojechać na północ z drogą numer 3 i stamtąd wejść na pokład promu. I ona jeszcze opowiadała, że no ta ścina Magellana jest dosyć taka chybotliwa. Wieczna, więc może być tak, że na przykład 12 godzin na prom czeka. Smogu nie ma. So this is salt water, okay? Mm-hmm. It's not fresh water, it's from the ocean. To jest woda słona z oceanu. And if you go that way, if you keep going that way, that's all. Tam już kierowca czeka na nas. The beginning is like the dobre zdjęcie. In Alaska. Yeah, like here is the end of the national. And she was at the beginning. You were at the beginning. Yes, idziemy na koniec drogi, która biegnie od Alaski aż do Ushuaia. 17 tysięcy kilometrów. To Calgary. Oh, okay, so now you're gonna see. Zrobimy sobie uno focio? No tak, koniecznie. O Jarek. Jest kapeczka, koniecznie. Dobra. Zrób foto. Jarek, jak poczekajcie, kolorystycznie. Ja jestem niebieska, tu pijamy. A ty pijamy malinową. It's not that they come illegally here, it's that they build illegally the houses, yeah. Aha, czyli oni, wiesz, bo to chodzi o to, że oni tu przyjeżdżają i nielegalne nie jest to, że tu przyjeżdżają, tylko że no wycinają i budują te drzewa, domy. Czyli oni są z jakichś takich większych miast. Jesteśmy za Andami, czyli po stronie wschodniej, tak?
Nie, po zachodniej stronie. And. Tu są Andy. Za Andami jest Polska. A my jesteśmy bliżej nam do Oceanu Spokojnego, tak? Bo mamy tam Ocean Spokojny, a tam jest Atlantycki. Z geografii, nie? A tu jest droga właśnie, która się kończy, która leci od Alaski przez jedną Amerykę i kończy się tutaj na samym dole. A tu są toalety. Tu jest nasz bus. A tu nasza grupa. Kto potrzebuje do toalety? A Jarek tam daleko sobie idzie. Garden too, like there's a lot of things to do. So I'm gonna ask her six what hours. Is yeah it's the best in 6 hours, yeah. Because I'm not from Buenos Aires. Co to tam jest taki punkt biały? What is the point? The white and yeah. There's a Virgin Mary there? Virgin and Mary? Maria from Jesus. Maria. Yeah. Ah, Maria Dziewica, Panna Madonna. Yeah. Okay. Czyli chrześcijaństwo, jak te... Kapliczka tak po prostu. Kapliczka. Takie... Sanktuarium Maryjne. So, this is actually a working... Nie. Bo ty nie zbierasz kamyków, tylko cukry. Ale mogę też kamyki. Ale my już mamy gdzieś około pół kilo cukru już. Ale co mam odejść? Już wiem, o co z tymi piperami chodzi. Tak? La Pataya River Stud. To jest zaczyna rzeka La Pataya. So this is fresh water. This is glacial water. Woda z lodowca świeża. Are the fishes here? We cannot fish here. We have fishes, but we cannot fish. And where the glacier is? The glacier that we're gonna get the water from, that on the Chilean part. Ah, okay. So that's So this is fresh water. This is glacial water. Woda z lodowca świeża. Are the fishes here? We cannot fish here. We have fishes, but we cannot fish here. And where the glacier is?
the glacier that we're gonna get the water from, that on the Chilean part. Okay, so that side. Lodowce. Lodowce, z których ta rzeka powstaje. Not empty yet, so. But if I get more of the perfume, I'll have a little bit of chill. Zostawisz za cel. Tak naprawdę człowiekowi to niewiele potrzeba do przetrwania do życia. Rzeczy w ogóle. No tak, widzę teraz, biegnie. Białą magłówkę. Tak, i w samym środku. Customer service jest. Okay. Czy ja ci weszłam, czy... Ty jesteś taka chuda, że nie wejdziesz. Arktyczny wąż. Tam był, tak zwany. Aż było czuć go. Super napój, czyli herbatka taka. Tak. Jedziemy na lodowiec. Teraz. So we're going where the clouds are. Czyli jedziemy tam, gdzie są. Jeszcze nie na taką górę. Stanąłem. Dasz mi czapkę? No ale ty masz czapkę. Aha, na górze. Jesteśmy w drodze na lodowiec. Dojechaliśmy do parkingu autokarem na samym dole. Tutaj oczywiście jak widać po drodze tej nie można wjechać żadnym samochodem.
a przed nami jeszcze kawałek drogi i w oddali widać już lodowiec, ale nie wiem, czy do niego dojdziemy, ale byćmy dobrej myśli. Ilek? No i Kazik się odłączył, idzie sam. Pierwszy. Czyli Kazik nas goni. Tak. Czekaj, to nie jest Renata. Chyba. Może Agnieszka. Renata chyba została. Czy powiem gdzie? Renata chyba została. Tu jest obserwatorka. A tu są góry. Do których się... Andy. To są Andy. Kiedyś czytałam książkę o Andach i Kordylierach. Ktoś podróżował. Już. O! Pięknie! Jesteśmy już chyba 1/4 na została drogi, czyli 3/4 żeśmy przeszli. Zobaczcie sobie tą dolinę. Dolinę And. A my się kierujemy na lodowiec Anda. Fajnie! Takie słońce jest, o! Można się opalać. A my ciśniemy na lodowiec. Jeszcze nam trochę zostało. Nie będziemy się zatrzymywać, żeby się nie zakwasiły nam mięśnie. Więc komu w drogę, temu czas. Chłopcy i dziewczyny nas gonią. I powoli, powoli idą do przodu. Dojdą za chwilę. Jesteśmy w drodze na lodowiec. Przeszliśmy już bardzo dużo. Bo zobaczcie, co tam jest, gienio i, proszę bardzo, śnieżyk, kawałki lodowca. Jesteśmy na lodowcu. Idź pierwsza tam, Dorotka, dotknij. Dorota pierwsza dotyka lodowiec, ale kapie, nie? Czapkę założyłaś. Ale mi ciepło. Ja
Tu był bałwan. Już mu trochę się stopniało. O. Kazik, pomachaj! Pomachaj! Idziemy na kolację. Thank you.
tu jest kosztów. Nie, Dorota, chodź, nie nagrywa, ja nagram. Cichutko leci, nie? Jak w San Francisco. Ale wysoko. A tam góry. Usuwaja musi się rozchodzić, czyli mieszkańcy muszą mieszkać i budować domy bardziej na wschód i na zachód, czyli teraz moją prawą i w lewą stronę, bo z jednej strony morze, zatoka, czyli woda, a z tej strony góry. A z prawej strony Dorota umie się ustawić koło lustra, jak kobieta. Numer 90 ma Leonardo Castellati. To jest nasz piesek, co żeśmy go karmili. Czeka sobie tutaj. Ale biedula. Odpoczywa. Jest przed muzeum. Zakuwani byli w tym, ale... Jesteśmy we więzieniu w Ushuaia. Tutaj tych skazanców przywozili
całego państwa i całej Argentyny, tak. Teraz wejdziemy zobaczyć, jak to wygląda. O, zimno. Tak to wyglądało faktycznie. Zobaczcie. Chodźcie do góry. Wychodzimy, bo tu strasznie. Tak? Tak. Tutaj mogłoby nakręcać filmy po prostu. Port. Tutaj jest nasz statek. Będziemy wchodzić właśnie na statek. Zaokrętujemy się, bagaże już mamy w środku. Przed nami przygoda. Powiem szczerze, że mam Pietra. Hej. Left and then left. Left one. Are you going to win?
Mi się już kręci w głowie, słuchajcie. Ciekawe, jak my to poznamy. Doktor! Tu jest doktor! Idź, bo się zgubisz. Spokojnie. Transport butli. In case something happens, so we know what to do. All right? This is a practical. Afterwards, after that, then that's done. We're finished with that. Then we can leave, throw the ropes, and leave. That'll be probably around 6 o'clock our departure time from port. How does the boat look sideways? I was actually thinking that. Wypływamy z Ushuaia, z Argentyny. Ciśnią Bigla. Być maltańska. Malta, ale... To jest argentyńska flaga.
jest wioska chilijska. Wioska, nie miasto, tylko wioska. I ona jest najniżej położona na świecie, najbliżej Antarktydy. Z Ushuaia tutaj kursują promy. Please watch your steps. Nasz posiłek dzisiejszy, smacznego. Dziękujemy. Płynęliśmy całą noc. Przepłynęliśmy 1/3 drogi. O! I na to trzeba poświęcić godzinę czasu. I nie znaczy, że ty jeszcze to wszystko zrozumiesz. Wind. It's about 15 minutes at 2:15. We'd like to invite you
to the lounge for our hiking and camping briefing. This is mandatory if you want to camp and you want to go hiking, then you do have to attend. Afterwards, we'll be continuing on with our briefings for kayaking and mountaineering, but first, at 2:15, in the lounge, we'll start off with our hiking and camping briefing. Thank you. Jesteśmy już cały dzień na morzu. Wypłynęliśmy gdzieś tak koło 18 wczoraj. Jest godzina 14. Płyniemy przez cieśninę. Przygodne chorm. Około oceanu. Spokojny atlantycki. Że nie spał w życiu swoim, to nie jest dobry pomysł, żeby na ten camping się wybierać. We don't have a nice carpet in Antarctica. It's mainly snow. Snow, solid water. The water get wet the things, and you don't want to spend a nice wet night. So be really, really careful. If you pull out. Jeśli wyciągamy z worka, to kładziemy na ten lajer, nie na śnieg, bo to wszystko zamoknie. W ten sposób będzie sucho. Our gear. We have two sleeping bags, dwa śpiwory, two lovely mattress i materacy. One is a regular one. So I will talk for a short while and show you some slides and talk about the procedures. It's a lot about safety. So I'm sorry already in advance, it will be a lot of safety, 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 but that's the most important thing, okay? After that we'll continue just checking your paperwork, just to make sure that everything is okay. I know you have sent everything to the office, whatever you have left, C-cards, logbooks, insurance papers, whatever, you can show it to us again, just to make sure. And if you have brought regulators that you want us to check, if you are unsure about how to set them up, we can either help you here if we have time, or we can meet you in the library afterwards. When we come back from the dive, Zodiacs will be put here again. It's really important to need the film which will. And take the cylinder out with all your kit on it, carry it on here. We are finally
all I'm trying to do is make your home really easy. We are very easy because, but this is the way we are. We're easy. Polish people, yeah. Yes, Polish people. I'm just trying to make it so that you're not spending your week going... Ja ci powiem później, Renatka. So in this ale boxes, poczekaj, ale on twierdził, że tam nie można wnosić nic mokrego. No ale maska to nie jest rzecz, jak na obrazie ci kapie, no. So in this blue boxes, what we supposed to keep there? Maska. Państwo Anglii ma już nas dosyć. Maska, płetwy, snorkel. That will be wet after diving. Jakie wet na masce? Trzy kropelki masz. It will be damp, but it won't be dripping wet like, like a dry suit will. Dry suits drip for ages, don't they? Computer. Dobra, czyli to nie jest takie suche dla maska, że nic tam. You could have taken your jacket off. Jeżeli ktoś koniecznie potrzebuje rozmontować sobie sprzęt, to też może jacket do boksa wnosić. Ale on... The most important thing is the trzeba powiedzieć. Jestem przeszczęśliwa, bo to było moim marzeniem i bardzo dziękuję za prezent. Ale to powiedz, że będziesz się teraz przeglądać pod wodą. Będę się przeglądać. Really beautiful and nice right then, but if the wind picks up, as it often does, it might blow the gloves away. Or skua. Skuas are very large, big gulls. Bruce mentioned them last night, yesterday during recap. They like to grab things and run away with them, fly away with them. Okay, so don't leave hats or gloves or anything like that. Just tuck them into a bag or put something on top of weight so that they don't get blown away or grabbed away. Okay, so just keep an eye on that and think about breathing. Na bagaż. Gienek patrzy, jakie głębokości. Tą czerwoną, to my tak mamy trasę wycieczoną. Tę czerwoną, tak mamy trasę wycieczoną. A ten czarna, to jest jakim kursem my aktualnie płyniemy. A tu są głębokości. 3500, 4000. Tu już jest 109 metrów, 300.
this, and I'll say, well, okay, I guess I'll just keep doing my own stuff. Thank you very much. Pisze coś normalnego. Well, yeah, and Wiatr jest tamto strona, a realny wiatr jest z tej strony. If wind in some places can reach enormous force, they can reach up to 320 kilometers per hour or 200 miles per hour. So really the ratios are strong winds. But why are these poles and the north is not different are so cold? Oh Jesus. Al numer. Pierwszy ląd po dwóch dniach właściwie płynięcia. No, prawie dwie godziny brakuje do dwóch dni płynięcia. Czyli Antarktyda.